W jednym z przedszkoli na terenie gminy Miedzna nauczycielka w bulwersujący sposób ukarała dwóch chłopców, którzy nadgryźli przyniesione przez nią owoce. Za karę kazała kilkulatkom zdjąć spodnie i stanąć przed grupą, ośmieszając ich w ten sposób przed rówieśnikami. Jedno z dzieci opowiedziało rodzicom o tym incydencie. Sprawą już zajmuje się policja, prokurator i kuratorium oświaty. W najnowszym wydaniu tygodnika Siedleckiego pytamy nowego przewodniczącego Rady Gminy Siedlce o to, jak będzie funkcjonowała Rada w tej kadencji i czy w związku z nowym układem sił będzie wspierała w działaniach wójta Henryka Brodowskiego. Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w wywiadzie z Andrzejem Rymuzą. Od nowego roku mieszkańcy gminy Łochów za wywóz śmieci zapłacą o 60% więcej. A pod koniec przyszłego roku nie są wykluczone kolejne podwyżki. Niebawem w ślady tej gminy zapewne pójdą kolejne samorządy. Dlaczego trzeba podejmować tak radykalne kroki i jakie konkretnie stawki będą obowiązywać, przeczytacie w papierowym wydaniu tygodnika. W połowie przyszłego roku ma się rozpocząć budowa głównej siedziby sztabu dowodzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Docelowo będzie w niej pracować około 2000 osób. Co to oznacza dla miasta?